Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Dzisiaj trochę stresująca sytuacja. Gosposia nam się zepsuła i trzeba było zająć się nią od ręki, więc praktycznie zwolniłem się z pracy i zawiozłem do lokalnej wiedźmy. Lokalna wiedźma jest to pani w trzecim pokoleniu zajmująca się medycyną chińską w postaci zarówno masaży terapeutycznych, jak i masaży uciskowych. Dodatkowo ciekawa sprawa, jest to były mnich, jak i również jej pracownicy zakonu buddyjskiego w głębi Chin. Nie znam dokładnej historii, nie wypytywałem się. Posiada dwa gabinety od praktycznie 10 lat. Najpierw jej ojciec, a później jej brat, a później ona leczyli mnie i naprawiali mnie. Wszelkie kontuzje czy kłopoty. Uratowała mnie od noża jankowskiego parę razy. Tutaj gosposia, umęczone kolana ma, doskwierają szczególnie teraz. Jednym powodem jest, że za młodu była spadochroniarką wojskową. No i wiek gosposia ma już 73 lata. Plus wiedźma powiedziała, to właśnie wiedźma, tutaj ta w niebieskiej koszulce, powiedziała, że jest troszeczkę otyła, więc musi schudnąć. Wracając do wiedźmy, pierwszy raz ją poznałem 11 lat temu, jak dostałem symptomu, jak to się po polsku mówi, carpal tunnel. To jest te nerwy, które są w nadgarstku. W obydwu rękach nagle dostałem zapalenia. Akurat leciałem na cokwartalne sprawozdanie do domu, bo poszedłem do lekarza rodzinnego. No lekarz rodzinny to lekarz rodzinny, nie zna się na tego typu rzeczach, wysłał mnie do specjalisty, a ten z uśmiechem na twarzy poradził mi nóż, skalpel, operację, 6 miesięcy rekonwalescencji, na które sobie nie mogłem pozwolić. I wtedy wybrałem się do, koledzy mnie wzięli z pracy, wzięli mnie właśnie do wiedźmy. Jeszcze wiedźma nie pracowała w tym miejscu, wiedźma pracowała w innej miejscowości, bo mają dwa różne ośrodki. Takie te ośrodki, to one nie wyglądają za pięknie ani za nowocześnie, wszak cieszą się ogromną popularnością. Kolejki są, trzeba się zapisywać, dzwonić. No cuda nie widzę, żeby się do niej dostać. Na szczęście jestem stałym bywalcem, udało się wcisnąć naszą wizytę. No i jej ojciec, właściwie to był brat ojca. Śmialiśmy się wtedy, bo ja mu zacząłem dziękować, zapłaciłem śmieszna suma, wtedy były $5 to kosztowało i mówię, że dziękuję, drogi lekarzu, nauczycielu. I tak z ciekawości zapytałem, ile ty masz lat? No nie, on mówi, no ja mam 86 lat. I to się zaśmiałem, no to niezła historia, niezłe doświadczenie życiowe i mówię mu, dziękuję bardzo i tak dalej. On mówi, nie, 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 ja nauczycielem ani lekarzem tu nie jestem. Mój brat jest. Ja jestem tu tylko uczniem. A właśnie jego brat, czyli ojciec wiedźmy, miał w tym czasie już dobrze ponad 90. Widziałem go ostatnio. Wciąż żyje, wciąż mieszka tam razem wspólnie z nimi. Ma już grubo 98, 99 lat, o ile się nie mylę. Wracając do wiedźmy, wiedźma ma niesamowite doświadczenie i wykształcenie. Odbyła doświadczenie zarówno u szamanów chińskich, jak i też uczęszczała do koledżu zwykłej medycyny jako siostra taka szpitalna, pielęgniarka. Także ma miks i połączenie tych dwóch umiejętności. Jej wiedza opiera się na tym i na założeniu, że tradycyjna medycyna chińska to przede wszystkim energia. Energia witalna, te wszystkie centra energetyczne, te meridiany. Oparte to wszystko jest na ich tych wiedźminów czy wiedźmów, czarownic. Oparte jest na badaniach fizjologicznych, czy powiedzmy obserwacji zachowania pacjenta, obserwacji różnego rodzaju treści żołądkowej, na przykład potrafią wymusić zwymiotowanie, czy tam sprawdzają mocz, ale abstrahując od tych przypadków takich skrajnych, potrafią, powiedziałbym, w 99% ocenić uszkodzenie.
ciała. W wielu wypadkach sprawdzają kolor języka, potrafią również powąchać oddech. Często używają baniek, które tutaj widzicie. Bańki są bardzo popularne i bardzo często używane w tej medycynie. W chińskiej medycynie są nagrzewane bańki i nakłuwane bańki. Są dwa rodzaje baniek. Bańki są gorące, jak i również są bańki, rodzaje baniek tylko po prostu polegające na odciążeniu, na odciągnięciu powietrza. Zaraz zobaczycie pistolet, który założy pacjentce na nogę w okolicach kolana. W wielu wypadkach oparte na medycynie chińskiej, no ich diagnozy są prawie że stuprocentowe. Następnym przykładem było bóle barków i niemożliwość obrócenia głowy i bóle barków, jak i również z lewej strony. Również lekarz chciał mi naprawiać obojczyk i chciał mnie ciąć w stanach. Okazało się, że to jeden z uciskanych nerwów między C2 a C3, także ufam jej, jest bardzo dobra, potrafi praktycznie wyprowadzić każdą chorobę z organizmu. Często u niej też w zimie leczę przeziębienia, czasami człowiek złapie, no często, nie często, ale jak złapie przeziębienie, to staram się unikać. Jest również bardzo dobrą akupunkturodziurkaczem, czyli potrafi dziurkować fantastycznie stawy, czy tam części organizmu, wyłapać, tak jak tu widzicie na filmie, wyłapać i wyczuć, gdzie znajduje się jakaś blokada czy jakieś skrzepy. Otóż czytałem kiedyś na stronie amerykańskiej o tych ich doświadczeniach i wszystko jest oparte na anatomii i diagnostyce ludzkiego ciała i oni właśnie wykrywają symptomy na podstawie dysharmonii pomiędzy pulsem, językiem, kolorem języka, kolorem skóry, oczu. Też bardzo dużo wypytują wiadomości, jak się śpi, co się je, co się pije i tak dalej. Rozmowa z lekarzem medycyny chińskiej to jest długa rozmowa. Używają również nowoczesnych narzędzi. No, akupunktura jest stara, bardzo stara, ale używają nowoczesnych igieł tytanowych, nowoczesnych igieł z nierdzewki, zamawianych w przednich sklepach farmaceutycznych i lekarskich. Raz mi zafundowała akupunkturę, coś mnie kiedyś w półpośladku bolało i kolano mi się nie zginęło. Ja myślałem, że to kolano mi się nie zginę, czy coś takiego, a w koledżu grałem w futbol, także mam parę dosyć poważnych kontuzji, a okazało się, że gdzieś tam wbiła jedną igłę porządnie tam w pół pośladek, także zaryczałem jak młode bawole, no i udało się i naprawiła to wszystko w gruncie rzeczy bardzo szybką i bardzo łatwą operacją. No tutaj widzicie, ma właśnie te bańki na podstawie odsysania przy pomocy takiej pompki ręcznej. Są dwa rodzaje baniek. Te wąskie bańki właśnie używają tych pompek ręcznych, które są kładzione na kolana. Bańki się zwykle kładzie w Chinach, na plecach kładzie się gorące, na częściach ciała mniej dostępnych kładą właśnie te takie wąziutkie bańki, które są nie gorące, bo nie trzymają, więc się odsysa je ręcznie. Dodatkowo nakłuwają skórę, bo wierzą, że według wierzeń medycyny chińskiej, że pod skórą znajdują się szczególnie w tych miejscach, akurat te bańki są położone w miejscach dwóch splotów, znajdują się specyficzne, jakby to nazwać, pęcherzyki powietrza, zimnego powietrza czy zimnej krwi, nie wiem dokładnie. Mój chiński nie jest na tyle dobry, żeby zrozumieć te meandry i również to specjalistyczne słownictwo. W każdym razie, ja już miałem, każdorazowo jak jestem u niej, jak mam jakieś coś poważniejsze bóle, czy nie mogę spać, czy coś wejdzie mi w kark, to właśnie ona stosuje tego typu. I co ciekawe jest, i tutaj szczegóły takie dosyć drastyczne, po nakłuciu te bańki wysysają krew, to jak pijawki chyba w dawnych czasach w średniowiecznych w Europie, i one odsysają tą krew. I to ciekawa sprawa jest, że ta krew jest ciemna, bardzo ciemna, pokazywała mi kilka razy. Tutaj mam nadzieję, że uda nam się uniknąć tych dodatkowych szczegółów. Już nawet nie pamiętam, co kamera zarejestrowała. Widzicie, tutaj właśnie nakłuwa to miejsce, gdzie bańka zassała, i jeszcze raz postawił tą bańkę. I powiem wam, że po tej wizycie gosposia czuła się bardzo dobrze, poszła spokojnie spać i kolano jedno i drugie wróciły do normy. Oczywiście rozmasowała też wiedźma plecy, rozmasowała jej wszelkiego rodzaju sploty mięśniowe, sploty energii. Ja pamiętam, jak mi dokonywała tych wszystkich ciekawych zabiegów, naciskała na sploty energetyczne na nogach i na podłudziu. Myślałem, że
No nie wytrzymam, tak bolesne to było. Wszak ona kiedyś tłumaczyła, że właśnie, że w tych splotach energetyczno krwi przepływającymi tam się znajdują centra takie jak gdyby skrzyżowania, czasami na których mogą się zatrzymać. Ja sobie tak tłumaczę to na własny sposób, że mogą się zatrzymać przepływy energii, czy przepływy krwi, czy jakieś przepływy specjalnych, nie wiem, jakieś plazmy w tych meridianach. No coś musi w tym być, bo to działa. Powiem, że wybierając pomiędzy medycyną zachodnią, medycyną chińską, na pewno wybiorę chińską, już abstrahując od ziołolecznictwa. Dziś było tak gorąco, 43 stopnie, że wchodząc, wśliznął się mały szczeniak. Że to są byli mnisi, nie wygonili mu jako zwierzakowi, jako stworzeniu ziemskiemu, pozwolili mi w spokoju usiąść tam na płytkach pod stołem i schłodzić się. Mały jakiś taki szczeniak, widać, że umęczony taki strasznie. Później mu dali troszeczkę wody, no i później poszedł sobie ten szczeniak, tylko się ochłodził. Strasznie gorąco, bardzo gorąco. Zwróćcie uwagę, z lewej strony to też były mnich, jak oni robią te uciski i masują, naciskają, używają dużej ilości siły. Wiedźma ma niesamowitą siłę w rękach, ale ten, on jest troszeczkę taki drobniejszy i zauważyłem właśnie parę razy, że on takie ma specjalne, przygotowuje takie ruchy. Tam jeszcze jeden siedzi w kącie w rogu, też były mnich. Ma takie specjalne ruchy, które powodują większy nacisk. Tutaj akurat jeden pracownik z budowy przyszedł podczas lunchu, żeby go wymasowali, naprawili, też postawili mu te bańki. Powiem wam, że tutaj już obserwujecie gosposie, już jest po założeniu baniek i rozmasowuje sploty na plecach, które są połączone z kolanami, jak i również ze splotami na miednicy, tak przynajmniej zrozumiałem. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Oni stosują pogodę, uwzględniają wszystkie czynniki, styl życia, pogodę na zewnątrz, czynniki zewnętrzne, stres. Czy jest się żonatym, nieżonatym? Tego typu zadają pytania i wszystko to składają do kupy i składają taki, powiedzmy, dosyć przejrzysty i no myślę, że łatwy, albo inaczej. Podejrzewam, że można uwierzyć albo zaufać w tego typu taktyki i praktyki, które stosują właśnie do naprawiania swoich pacjentów. Przyznam, że to miejsce jest bardzo popularne. Okres lunchu to jest wtedy najłatwiej złapać sobie spotkanie z tymi terapeutami. Dodatkowo potrafią przepisać również, ta mi przepisywała na zgagę, oczywiście ze skutkiem bardzo dobrym, zioła, tam niedaleko jest zielarz, mój zielarz również koło mojego biura, także zielarzy tutaj jest na każdym kroku. I oni właśnie potrafią wyprowadzić praktycznie bardzo dużo schorzeń, które się wydają poważne i w gruncie rzeczy śmiertelne schorzenia potrafią wyprowadzić na prostą. Pamiętam, jak mama była chyba 10 lat temu tutaj, czy 9 lat temu, to też również mieliśmy ją na masażu, ale też na takim zwykłym masażu, masażu twarzy, masażu głowy, czyli takie punkty uciskowe, destresujące. I to chyba miało pomóc zmęczeniu po podróży samolotem, bo podróż samolotem z Connecticut jest okrutna, to jest ponad 18-20 godzin plus przysiadki. Wracając tutaj do uciskowych strategii, uciskowych taktyk w medycynie chińskiej, no one mają już znane są przekazy od tysiącletniego roku przed naszą erą. Chyba jeszcze w dynastii Shang znano już wtedy i opisywano właśnie meridiany, naturalne sposoby leczenia, akupresurę. Również stosuje wiedźma, kiedyś mnie uczyła medytacji oddechowej. Nie mam cierpliwości do tego, ale powiem, że miałem przez pewien czas problemy z zaśnięciem i przez jakiś czas używałem tej medytacji oddechowej. Powiem wam, że zasypiałem w ciągu paru sekund. Ja myślę, że robiłem około 300 oddechów i już nie pamiętam nic więcej. Dużo się mówi o tych biegunach yin i yang, często ludzie się śmieją mówiąc o tych biegunach, ja również się śmieję. Coś w tym jest, starają się wybalansować, że proszę, tutaj ściąga bańki, pozbywa się skrzepniętej tej takiej ciemnej krwi z tyłu kolan.
Odkryła, że na tyłu kolan ma też również jakieś nieotwarte przepusty, te meridiany. Stawiała jej bańki 3 razy z tyłu kolan, bo nie chciały bańki chwycić. Z tego, co zrozumiałem, jak tłumaczyła, chodziło o to, że właśnie długo zaniedbane, tu już widzicie trzeci raz nakuwa chyba, długo zaniedbane to schorzenie, bo prawdopodobnie gosposia nie mówiła mi nic, że ma problemy, że ją boli, aż już całkowicie stanęły jej stawy. Spowodowały tam obrzęk i zatrzymanie się tych, nie wiem, jakichś płynów ustrojowych, czy jakiś obrzęk ścięgien, czy obrzęk dookoła kolan. No i zajęło to 3 razy, zanim ją wyprowadziła na prostą i usunęła te skrzepy, czy tam usunęła te zatory. Jeszcze raz podkreślam, że to było jakoś związane z krwią i meridianami. Jak powiem wam wprost, ja dokładnie język, którym ona operuje, jest, to nie jest język codzienny, bo to jest medycyna chińska, ale tak na chłopski rozum dużo zrozumiałem z tego, gdzie ona wskazywała i używała prostych słów, jak to wygląda, a resztę sobie po prostu doczytałem i tam ten jeden z tych mnichów, takim łamanym niemieckim mówił, także jeszcze tam dogadaliśmy się, bo on gdzieś coś tam był na jakichś tam występach gościnnych w Niemczech z medycyną chińską. Tu widzicie, następna przyszła pacjentka, gosposia już jest kończona, a na plecach składają 26 baniek właśnie temu pracownikowi, temu robotnikowi, bo przyszedł, skarżył się, że go plecy bolą, no bo robotnicy na budowach dosyć ciężko pracują. Także widzicie niezły girland tych baniek, to są duże bańki, bo to kawał chłopa, ale jak go rozmasowywał ten wiedźmin, to chłop tam krzyczał i piszczał z bólu. Zresztą ja to samo robię, ile razy przychodzę do wiedźmy, bo to jednak te mięśnie i te punkty uciskowe, gdzie potrafią trafić, są bardzo dobre. Zwróćcie uwagę, ona używa łokcia, przyjrzyjcie się wiedźmie, łokcia i głównie parę razy przyglądałem się i ona właśnie tak łokieć i bardzo często właśnie te okolice lędźwiowe rozmasowują, jak i również wszystkie połączenia stawowe i nadstawowe. Także są bardzo ciekawe okolice. Widzicie, znowu tutaj łokciem tam pod półpośladkiem, nad półpośladkiem uciska tam. Kiedy z nią rozmawiałem, właśnie ona mówiła, że większość problemów związanych czy z posturą, czy z bólami od siedzenia, czy z bólami od chodzenia, czy wszystkimi bólami odbarkowo mięśniowymi czy krzyżowymi właśnie zaczynają się nad pośladkiem, pod pośladkiem, a drugie miejsce to są właśnie mięśnie na karku i szczególnie mięśnie te, które zaczepiają czaszkę z tyłu głowy, które są połączone również z kręgami szyjnymi, które to kręgi szyjne, te mięśnie albo za bardzo spięte, albo skręcone mogą spowodować uciski na kręgach szyjnych, a co powoduje bóle w ramionach, bóle w łokciach, drżenie palców, mrowienie palców. Nigdy nie wiedziałem, że to aż tak daleko usytuowane są punkty, które są odpowiedzialne za efekty, czy powiedzmy objawy bólu w całkowicie odległych częściach ciała. Praktycznie tyle będzie, tyle na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Dziękuję.